Centrum Elektryczne Ania w Wieluniu to dziś jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych. Główny przedmiot działalności firmy to wsparcie inwestycji elektroenergetycznych oraz bieżąca obsługa zakładów przemysłowych. Firma leży w centrum kraju, dzięki czemu większość dostaw na terenie Polski może zrealizować w ciągu 24 godzin. Szeroki asortyment oferowanych towarów to nie jedyna zaleta centrum. Dzięki wykwalifikowanej kadrze klienci są tutaj obsługiwani kompleksowo, od pierwszego kontaktu poprzez realizację i dostawę towaru, po doradztwo i wsparcie posprzedażowe. Dodatkowy atut firmy stanowi nowoczesna infrastruktura, biurowiec, magazyny wysokiego składowania czy specjalistyczna baza transportowa. Historia działalności Elżbiety i Jacka Boguckich sięga roku 1991. To właśnie wtedy powstał rodzinny sklep, w którym mieszkańcy Wielunia zaopatrywali się w odzież i tkaniny. Z perspektywy czasu trudno powiedzieć, że to był sklep. To był właściwie barak, ulokowany vis-a-vis dworca PKS-u. Żona prowadziła sklep z teściową. Sprzedawane były tekstylia i odzież. Ja nie angażowałem się w to przedsięwzięcie, byłem bardziej doradcą handlowym. Rok później postanowiliśmy z żoną przenieść sklep na ulicę Kaliską. Postanowiliśmy się przebranżowić. Lokal poddaliśmy gruntownemu remontowi. W Wieluniu nie było dużo tego typu placówek. Sprzedawaliśmy drobne materiały elektrotechniczne i oświetlenie. Uważaliśmy, że to będzie nasza przyszłość. Sklep to było po prostu wyłożony cały towar na półki, który znajdował się tam akurat w asortymencie i to były elementy, które są potrzebne do wykonywania instalacji elektrycznych w zasadzie w budynku, w takich budynkach mieszkalnych, jak również też przemysłowych. Wówczas handel z instalatorami był prosty, ponieważ oni przychodzili, wiedzieli co chcą i to im się sprzedawało, natomiast zwykły klient, można powiedzieć z ulicy, oni bardzo często opisowo mówili, co oni potrzebują, gdyż nazwy były troszkę ciężkie, jeśli chodzi o to. I w większości było, najczęściej to się odbywało coś takiego, że przychodził klient, pokazywał palcem, co on potrzebuje i wówczas mu się to sprzedawało. Sklep z materiałami elektrycznymi stanowił dla właścicieli tylko częściowy powód do satysfakcji. Po kilku miesiącach funkcjonowania sklepu, w poważnej rozmowie z kolegą z branży doszedłem do wniosku, że aby liczyć się w poważnej branży elektrotechnicznej, muszę swą działalność rozszerzyć o sprzedaż kabli, oświetlenia przemysłowego i szeroko rozumianego osprzętu elektrotechnicznego. Ale do tego przedsięwzięcia potrzebowaliśmy dużo więcej miejsca i innej lokalizacji. W 1994 roku Centrum Elektryczne Ania kupuje tereny i obiekt po byłym zakładzie Eltor przy ulicy Traugutta w Wieluniu. W ciągu 2 lat przeniesie się tutaj centrala firmy, powstanie magazyn i pierwsze biura. Ania zyskuje przestrzeń, dzięki której może rozpocząć działalność na większą skalę. W tej chwili mamy sprzęt do pomiaru kabli profesjonalny. Są to przewijarki na zewnątrz, które mają udźwig 10-tonowy. Możemy szpulę wielkości 10 ton w tej chwili przewijać. Wrócę do historii, do lat 90. Jak to było na początku, były stojaki, była rura, była przewijarka ręczna, którą się przeciągało po kablu. Wszystko odbywało się to ręcznie. Z drugiej strony były pusty bęben, drugie stojaki i wszystko robiliśmy ręcznie. Czyli magazynierzy napędzali, drudzy odbierali, jeden stał z tą przewijarką na środku, żeby zmierzyć dany kabel. Przełom wieków to nowe inwestycje, rozwój infrastruktury, zakup i urbanizacja nowych terenów. Firma zaczyna się dynamicznie rozwijać. Po 2000 roku następuje największy rozwój firmy. Kupujemy specjalistyczne samochody do przewożenia rozładunku przewodów i kabli. Kupujemy specjalistyczne przewijarki do cięcia, konfekcjonowania przewodów. Kupujemy samochody dla kadry kierowniczej.
W 2005 roku oddajemy do użytku magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1500 m2. Podnosi się standard pracy, dzięki temu możemy obsługiwać duże inwestycje w kraju i za granicą. W 2007 roku podejmujemy z żoną strategiczną decyzję o budowie nowoczesnego biurowca. Z perspektywy czasu wiem i widzę, że była to najlepsza decyzja wtedy podjęta. W 2010 roku biurowiec zostaje oddany do użytku. Jest niekwestionowaną wizytówką miasta i firmy. Swój sukces firma zawdzięcza jednak zespołowi świetnych fachowców. To wysokiej klasy menadżerowie oraz inżynierowie elektrycy. Dzięki nim Ania ma szansę angażować się we wciąż nowe projekty. Jedną z największych naszych inwestycji, jeśli chodzi o energetykę, to był współudział w budowie bloku o mocy 858 MW budowanego przy elektrowni bełchatowskiej. Mieliśmy swój udział również w budowie farm wiatrowych, szczególnie dwóch większych, czyli Wartkowo i Rostkowo 2. Mieliśmy również współudział, dostarczając materiały na budowę fabryki samochodów Fiat Auto Poland. Uczestniczyliśmy również jako dostawca przy budowie Złotych Tarasów w Warszawie, Mostu Siekierkowskiego również w Warszawie, jak również byliśmy dostawcą bardzo specjalistycznych kabli na budowę drugiej linii metra w Warszawie. Również uczestniczyliśmy jako dostawca w budowie gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie. Również od kilkunastu lat jesteśmy głównym dostawcą kabli przewodów, szczególnie górniczych, plus materiały elektrotechniczne dla kopalń węgla brunatnego. To jest kopalnia w Bełchatowie, kopalnia w Koninie, kopalnia w Turowie, jak również kopalnia w Adamowie. Klienci nam ufają, ponieważ jesteśmy z nimi na każdym etapie realizacji inwestycji. Zaczynając od momentu ofertowania, przez cały etap dostaw, a kończąc na tak zwanej opiece posprzedażnej. Jesteśmy z klientem w momencie, kiedy odnoszą sukces, ale również jesteśmy w momencie, kiedy trzeba zareagować na zmieniające się sytuacje na rynku. Centrum Elektryczne Ania obsługuje dziś duże inwestycje oraz klientów nie tylko na terenie kraju. Jest w stanie zrealizować nawet najbardziej nietypowe zamówienia. Jeden z naszych klientów z kraju arabskiego zamówił przewody w izolacji gumowej w kolorze pomarańczowym. Na co dzień te przewody produkuje się w kolorze czarnym, natomiast ze względu na wysoką temperaturę pracy i nasłonecznienie klient zażyczył sobie kolor nietypowy. Kilka kontenerów tego materiału popłynęło statkiem do klienta. Kiedyś wysłaliśmy 160 tirów rur do odwodnienia kopalni. Rury były o średnicy 60 cm. Kolejną ciekawą realizacją to była dostawa dwóch bębnów kabla, średnica bębnów 3,40 m, waga bębna 20 ton, waga jednego metra kabla 15 kg. Żeby zrealizować to zamówienie, musieliśmy użyć specjalistycznego sprzętu do przewożenia i rozładunku. Zostało to wszystko zrealizowane. Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom klienta nie tylko dzięki szerokiemu asortymentowi oferowanych produktów. Wysoką jakość obsługi gwarantuje również odpowiedni system zarządzania firmą. Od 15 lat mamy wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001. Dodam, że ten standard międzynarodowy powstał w 2000 roku, a my już w 2001 roku uzyskaliśmy certyfikat, więc niewątpliwie dla firmy był to mały i duży sukces. Wspieramy się przy zarządzaniu nowoczesnymi, zintegrowanymi systemami ERP. System taki mamy wdrożony od kilku lat, stale go rozwijamy, tak aby móc w pełni sprostać oczekiwaniom klientów. Inwestycje w Centrum Elektrycznym Ania podejmowane są zawsze z myślą o klientach. To właśnie dlatego podjęto decyzję o poszerzeniu oferty o dodatkową działalność. I tak w 2012 roku ruszyła produkcja w firmie JB. Generalnie zajmują się tutaj produkcją szeroko rozumianą, właściwie obróbką i przetwarzaniem kabli i przewodów. Sam pomysł na biznes powstał z potrzeb naszych klientów, którzy wcześniej zaopatrywali się u nas w materiały nieprzetworzone. W tej chwili dajemy im wartość dodaną, czyli wyrób przetworzony, obrobiony, w wielu przypadkach również wyrób gotowy, który ułatwia im w dalszym perspektywie współpracę ze swoimi klientami i zwiększa ich przewagę konkurencyjną na rynku. To, co w tej chwili tutaj będziemy robić, skupia się również na prefabrykacji i produkcji szaf sterowniczych, czyli wszelkich tych urządzeń elektrycznych, gdzie są zamontowane różnego typu aparaty, aparatura sterująca i kontrolno-pomiarowa, ułatwiająca generalnie wszystkim nam codzienne życie, funkcjonowanie maszyn i urządzeń, czyli tego, co wokół nas się dzieje.
Centrum Elektryczne Ania od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. W 2015 roku w miejscowym zespole szkół numer 2 firma stworzyła klasę patronacką. W ramach projektu odnowiono pomieszczenia, a pracownie wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt, m.in. specjalistyczne stoły i narzędzia elektromonterskie oraz szafy sterownicze. Chcę powiedzieć o ogromnej satysfakcji, którą odczuwam, związanej z faktu współpracy z firmą Centrum Elektryczne Ania, z faktu, że zmierzamy w kierunku kształcenia dualnego, a mianowicie opartego o współpracę szkoła i zakład pracy, gdzie część teoretyczna jest realizowana w szkole, a potem podczas praktyk młodzież będzie mogła weryfikować swoją wiedzę w firmie. To zupełnie inny wymiar kształcenia, myślę, że najbardziej optymalny, bo odzwierciedla potrzeby pracodawcy, ale i młodzieży, która chce zdobyć i ugruntować wiedzę profesjonalną w zetknięciu z nowoczesną firmą, z zakładem pracy. Myślę, że warto tutaj podkreślić jeszcze jeden ważny wątek. Chodzi mi o fakt, że w świecie, który jest bez autorytetów, bo dawno tym autorytetem przestał być nauczyciel, ksiądz, autorytetem niekoniecznie są rodzice, być może, że właśnie to czas, aby młodzież, nie zapatrując się na scenę polityczną absolutnie, dostrzegła autorytety w takich ludziach jak nasi biznesmeni, a przykładem jest tutaj pan Jacek Bogucki. Obok edukacji Centrum Elektryczne Ania wspiera również sport. W 2006 roku logotyp firmy pojawił się na koszulkach Skrybełchatów. Ta relacja pomiędzy partnerem biznesowym a klubem jest rzeczą najcenniejszą z punktu widzenia klubu. Pozwala w sposób stabilny planować i budować markę sportową, kiedy wiedząc, że za plecami ma tak solidnego, wiernego na dobre i złe partnera w biznesie, jakim jest Centrum Elektryczne Ania. Warte podkreślenia jest to, że nie rozpoczęliśmy tej współpracy wówczas, kiedy ta marka PGE Skrybełchatów była już mocna, a właśnie wcześniej, kiedy ją zaczęliśmy budować, co sobie niezmiernie cenię. Po 25 latach firma stała się jednym z najważniejszych pracodawców w Wieluniu. Firma Ania i państwo Boguccy są taką emanacją, wydaje mi się, kilku cech, które powinien spełniać dobry przedsiębiorca, ale nie tylko przedsiębiorca, ale także dobry sportowiec, dobry artysta, dobry aktor. Czyli aby był sukces, musi być moim zdaniem kilka czynników, które się powinny spotkać w jednym czasie. Czyli po pierwsze musi być talent, dar Boży, jakieś predyspozycje. Drugie musi być to poparte wielką pracą. I po trzecie trzeba dobrać takich ludzi, którzy po prostu ten sukces obudują. I państwo Boguccy są taką emanacją właśnie tych wszystkich cech. I 25 lat pokazało, że od bardzo małej firmy, wręcz takiej chałupniczej, stali się wiodącą marką w Polsce. Poza tym też bardzo ważne jest podkreślenie faktu, że Centrum Elektryczne Ania angażuje się w bardzo wiele inicjatyw, które gmina organizuje. Czyli oprócz tego, co musi, czyli płaci podatki, to także angażuje się w wspieranie klubów sportowych, wspieranie różnych eventów gminnych. Tutaj zawsze możemy jako gmina liczyć na wsparcie ze strony państwa boguckich. Centrum Elektryczne Ania za swoją działalność biznesową i społeczną było wielokrotnie wyróżniane, m.in. tytułami Solidna Firma, Gazela Biznesu czy Promotor Gminy Wieluń. Jacek Bogucki otrzymał m.in. odznakę za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, a w 1998 roku przez lokalną społeczność został uhonorowany tytułem Człowieka Roku. Pamiętam to doskonale. Byłem zadowolony i szczęśliwy, a jednocześnie zaskoczony. Oczywiście z perspektywy czasu wszystkie następne nagrody również są bardzo ważne i cenne. Ich otrzymanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie załogi. Natomiast najważniejszą z najważniejszych nagród to jest to, że żona do tej pory ze mną wytrzymała.